Antoni Kępiński Autoportret Człowieka Psychoterapia Można powiedzieć bez przesady, że medycyna zaczęła się od psychoterapii. Pierwszym krokiem w terapii psychiatrycznej jest uwolnienie chorego z kręgu obcości. Na ogół, gdy lekarz wierzy w stosowany lek, to lek ten działa. Gdy wiarę traci, skuteczność leku znacznie spada. W hipnozie zakres cudzej woli jest większy niż własnej. Zahipnotyzowani mogą cytować strony raz przeczytanego niegdyś tekstu i to nawet w obcym dla siebie języku. Może przesadą jest twierdzenie, że chorzy leczą się sami i że nie trzeba im tylko w tym przeszkadzać. Im bardziej chce się chorego unormalnić, tym trudniej wraca on do zdrowia. Często okazuje się, że leczenia bardziej potrzebuje drugi partner, ten, który nie zgłosił się sam do lekarza. Przyszłe pokolenia, zapoznając się po latach z historycznym już dla nich wtedy materiałem naszej współczesności psychiatrycznej, spojrzą z góry na obecne niedoskonałe i urywkowe rozumienie istoty chorób psychicznych, wśród nich schizofrenii. I niewykluczone, że z niechęcią ocenią metody leczenia, którymi dysponujemy. Rzecz w tym, aby potomność nie postawiła naszemu pokoleniu, psychiatrów i środowisku chorego, zarzutu, że nie wyzyskaliśmy wszystkich możliwości leczenia i niesienia ulgi chorym na schizofrenię. Wszyscy przebywający na oddziale tworzą społeczność terapeutyczną. Chorzy, lekarze, psychologowie, pielęgniarki salowe, personel administracyjny itd. Dla powstania społeczności terapeutycznej konieczne jest przekroczenie dwóch granic: jednej, która oddziela personel szpitalny od pacjentów, i drugiej, która oddziela zdrowych od chorych psychicznie. Społeczność terapeutyczna powinna ludzi łączyć, a nie dzielić. Samo przebywanie na oddziale psychiatrycznym powinno działać leczniczo. Większość spraw między chorymi, które mają istotne znaczenie dla wyników leczenia, rozgrywa się poza wiedzą personelu lekarskiego. Wzajemne oddziaływanie chorych na siebie ma tę wyższość nad oddziaływaniem lekarza na chorego, iż tu obie strony działająca i oddziaływana są połączone wspólnym losem. Napięcia między personelem wpływają szkodliwie na atmosferę oddziału, a wtedy społeczność terapeutyczna zmienia się w społeczność antyterapeutyczną. Z różnych metod leczenia najważniejszą rolę odgrywa nieokreślony element, zwany klimatem czy atmosferą szpitala. Istotna w leczeniu psychiatrycznym jest wiara Wiara w chorego i wiara w stosowaną metodę terapeutyczną. Element psychoterapeutyczny jest integralną składową roli każdego lekarza i każdej pielęgniarki, niezależnie od ich specjalności. Jest to pasjonująca podróż w najbardziej tajemniczy kraj, w duszę drugiego człowieka i to jest prawdziwa psychoterapia. Trudno sobie wyobrazić dobrego psychoterapeuta który nie jest jednocześnie klinicystą i dobrego psychiatrę, który nie jest jednocześnie psychoterapeutą. Każdy lekarz, chcąc, nie chcąc, jest lepszym lub gorszym psychoterapeutą. Element uczuciowy istnieje w każdym stosunku lekarz chory, ale w psychoterapii stanowi on istotę leczenia. Psychoterapia w znacznej mierze polega na procesie oczyszczenia katarzis. To, co obciąża sumienie, zostaje na zewnątrz wyrzucone, staje się dzięki temu cząstką wspólnego świata i dzięki tej wspólnocie ciężar winy staje się lżejszy. Chory powinien po rozmowie z psychiatrą czuć się lżejszy, jeśli rzeczywiście ma takie uczucie, świadczy to o tym, iż rozmowa była należycie poprowadzona i odniosła pewien efekt leczniczy. Nieraz spojrzenie lekarza, jego uspokajające słowo, gest, dotknięcie ręki przynoszą ulgę choremu, zmniejszają jego lękowe napięcia, a nawet odczuwanie bólu. Większy wpływ na nastrój ma ton i barwa głosu, niż treść wypowiadanych słów. Środkiem terapeutycznym nie są tylko leki i zabiegi, lecz sama też osoba lekarza. Są lekarze, którzy samą swą obecnością zmniejszają pogotowie lękowe chorego. A w ataku lękowym obecność drugiego człowieka zwykle przynosi ulgę. Żeby zredukować cudzy lęk, trzeba samemu być odważnym. Są też jednak niestety i tacy lekarze, którzy swym zachowaniem mobilizują pogotowie lękowe u swych pacjentów. Oddziaływanie psychiatryczne wymaga szczerości. Jeśli mamy komuś naprawdę pomóc, musimy tego rzeczywiście chcieć. Postacią centralną psychoterapii indywidualnej jest zawsze chory. Zasadnicza różnica między psychoterapią indywidualną a grupową sprowadza się przede wszystkim do różnicy klimatu uczuciowego. W czasie psychoterapii indywidualnej czy też grupowej chory uczy się być psychiatrą w stosunku do samego siebie. W psychoterapii, poza wiarą w lekarza, niemałą rolę odgrywa wiara w określony mito człowieku. Ta sama metoda lecznicza, zależnie od nastawienia chorego do lekarza, może dawać wspaniałe wyniki lub być całkowitym fiaskiem. Oddziaływanie psychoterapeutyczne musi być dostosowane do osobowości pacjenta. W przeciwnym razie bowiem nie odniesie ono spodziewanego skutku. Proces psychoterapeutyczny nie jest dla chorego tylko przyjemnym procesem. Wymaga od niego dużego wysiłku. Leczenie nerwic jest bardziej męczące niż leczenie psychos. Zwykle leczenie psychoterapeutyczne nie trwa krócej niż kilkanaście miesięcy. W sumie więc Kilkadziesiąt do kilkuset godzin psychiatra przebywa wyłącznie ze swoim pacjentem. Wzajemne oddziaływanie chorych na siebie odgrywa bardzo ważną rolę terapeutyczną. Należy być bardzo ostrożnym i krytycznym w ocenie własnych możliwości zmieniania innych ludzi, gdyż zbytnia wiara w takie możliwości po prostu tylko ośmiesza psychoterapeutę. W psychoterapii nigdy nie należy wywierać na pacjenta zbyt silnego nacisku. Gdyż na zasadzie prawa reakcji prowadzi to do wzrostu wewnętrznego oporu. W nadmiarze terapeutycznego zapału, niszcząc patologiczne formy przeżywania i zachowania się, można zniszczyć też chorego. W psychoterapii im aktywniej chce się działać na chorego, szybko usuwać jego objawy, zmieniać wadliwą strukturę osobowości, tym na silniejszy natrafia się opór tym słabsze efekty lecznicze się osiąga. Psychoterapeuta nie mniej zyskuje z psychoterapii, co jego własny pacjent i tam, gdzie się jeszcze płaci za godziny psychoterapii, właściwie obie strony powinny wystawiać sobie rachunki. W ogólnym obrachunku nie wiadomo do końca, kto wynosi większe korzyści ze wzajemnego współżycia psychiatra czy jego pacjent. Moment oczyszczenia we współczesnej medycynie z wyjątkiem psychiatrii ograniczył się prawie wyłącznie do oczyszczenia fizycznego, usunięcie czynników szkodliwych w ustroju. W chorobie jednak, zwłaszcza ciężkiej, odczuwa się nieraz potrzebę psychicznego oczyszczenia, uwolnienia się od ciężarów winy, który lęk potęguje. Stąd u chorych bierze się potrzeba zwierzeń, oczekiwanie tolerancji i przebaczenia ze strony otoczenia. Oczyszczenie daje człowiekowi poczucie wolności, przywraca mu odwagę do swobodnego decydowania i wiarę we własną hierarchię wartości. W toku udanej psychoterapii chory często ma uczucie oczyszczenia, jakby narodził się nowym człowiekiem. To, co złe, zostało z niego wymyte. To, czego chory naprawdę potrzebuje. Nie polega na ukazywaniu mu jasnych stron życia ani mobilizowaniu go, lecz na stworzeniu poczucia bezpieczeństwa, poczucia, że nie jest samotny, że ktoś jest przy nim, że na kimś może się oprzeć. Płacz często zmywa smutek. Po ataku płaczu jest człowiekowi lżej na sercu. Poszerzenie pola świadomości, na tym bowiem polega poznanie siebie, zawsze jest korzystne, choćby nawet był to zabieg przykry i bolesny. Zrozumienie drugiego człowieka nie rozgrywa się tylko na płaszczyźnie intelektualnej, lecz nawet ważniejsza jest płaszczyzna uczuciowa. Możność działania na ogół poprawia nastrój, zmniejsza napięcie lękowe, przywraca wiarę w siebie itd. W procesie psychoterapeutycznym większą rolę od powiedzianego odgrywa to, co nie zostało powiedziane wzajemne powiązania afektywne lekarza i chorego. Nie należy bać się w czasie rozmowy z chorym przerw, długich nieraz chwil milczenia. Cisza w kontakcie intymnym, a takim jest zawsze kontakt psychiatryczny, jest prawie zawsze ciszą twórczą której coś się dzieje, czasem więcej niż w trakcie działania, to jest mówienia. Spięcie emocjonalne, przeskoki w sposobie patrzenia na siebie dokonują się właśnie w ciszy. Zachowanie milczenia jest zwykle dla terapeuty znacznie trudniejsze niż dawanie wskazówek, stawianie pytań, dyskutowanie problemów chorego. Każdy seans psychoterapeutyczny jest podróżą w nieznana. Gdzie wciąż czekają nas niespodzianki, i trzeba mieć dużą żywość, wrażliwość i giętkość emocjonalną, by móc wczuć się w każdą nową sytuację. Choć istnieje wiele hipotez i teorii, właściwie dotychczas nie wiemy, na czym polega proces psychoterapeutyczny.